Hej, dzisiaj pokażę Wam wózek Jules i jest to Jules Day w nowej wersji. Nowa wersja, od razu powiem, różni się koszem. Najłatwiej poznacie. Kosz w tej najnowszej wersji jest po prostu duży, jest czaderski, jest mega wielki i na pewno wygodniejszy niż poprzedni, więc można tam łatwiej wsunąć rzeczy, czy to zakupy, czy jakieś tam, wiecie, potrzebne drobiazgi dla malucha. Zaczniemy od budki, która jest naprawdę spora i tutaj do niej doczepiłam taki jeszcze jakby daszek przedłużający, który można też odpiąć, jeżeli ktoś go nie chce, więc jest przypinane, odpinane, a moim zdaniem fajnie, jeżeli on jest. I budka, od razu tutaj pokażę, na lato przydaje się siateczka wentylacyjna, czy tam, jeżeli chcecie podejrzeć malucha, to też jest to fajna opcja. Siedzisko, tak jak jest teraz, jest ustawione przodem do kierunku jazdy, tak? Czyli maluch patrzy na drogę i też jest, zobaczcie, regulowane tutaj tymi te guziczki, te okrągłe. Jak się je wciska po obydwu stronach, to proszę, mamy taką pozycję leżącą, to jest siedzisko kubełkowe, więc jakby całe się przemieszcza. No i potem sobie hop, taka pół leżąca, pół siedząca i proszę, siedząca. I jeżeli chcecie, to siedzisko można wypiąć. Tutaj te prostokątne, te guziczki. Hopa. I przełożyć na drugą stronę. Jeżeli macie malutkie dziecko, to zazwyczaj jest tak, że i dziecko, i rodzic chcą na siebie patrzeć, to klik, klik. Musi być klik. I wtedy mamy maluszka przed sobą. I tak samo jest regulowane. Czyli jeżeli maleństwo nam przyśnie, to sobie hopa, hop i jeszcze raz, hop, aż będzie klik. Wspominam dużo o maluszku, ale tak naprawdę jest to wózek spokojnie do końca wózkowania. Tutaj jest taki guzik i można, zobaczcie, wydłużyć, więc większe dziecko też sobie oprze wygodnie nogi. Ta część jest plastikowa, więc też łatwa do czyszczenia. I jak już jesteśmy przy siedzisku, to tak, jest też pałąk, który jest wypinany i odginany, więc hopa, można wsadzić dziecko. I pasy. Pasy oczywiście pięciopunktowe, wpinane w ten sposób. I tutaj na przykładzie tego drugiego pokażę Wam, że można odpiąć część naramienną i je się po prostu łączy. Tutaj jest taki magnes, więc łatwo je złączyć w całość. Hop. No i hop, kliknąć. I potem rozpinamy poprzez naciśnięcie guzik. Wróćmy do kosza. I teraz słuchajcie, to jest taka opcja. Zobaczcie, to siedzisko jest właśnie w pozycji do rodzica. I teraz fajna opcja do wsadzania zakupów. Ten kosz da się tak, widzicie, ten stelaż kosza da się tak zagiąć, włożyć zakupy, hop. Nie trzeba tutaj manewrować, jak tam tą siatkę włożyć, jeżeli akurat dziecko jest ustawione przodem do rodzica, czy jeszcze nawet to ten podnóżek jest wysunięty, więc to jest w ogóle bomba. No i zobaczcie, ten kosz jest naprawdę spory. I jak już jesteśmy tutaj, na tej wysokości, to mamy tak, koła piankowe, ale świetnie sobie radzą, nawet dzisiaj na tym podłożu takim żwirkowo-śniegowym. I hamulec, hamulec nożny umiejscowiony na środku, ja bardzo lubię, jak jest na środku, klik, klik, naciskamy, leciutko chodzi, no i przez podważenie od dołu się go spowalnia. I jeszcze koła, przednie koła można zablokować do jazdy na prosto i nie tym białym, bo ten biały to jest do wymontowania kół, tylko tym tutaj. Hop, naciska się i kładka się blokuje i to też może na drugim będzie, o, aż kliknie. No i wtedy proszę, wózek jedzie na prosto, a potem hop, hop i mamy znowu koła skrętne. Wózek ma regulowaną rączkę, jest to regulacja teleskopowa. Tutaj są takie, jak to powiedzieć, dzyndzelki. Naciska się i wysuwa do pożądanej wysokości, więc i wysoki, i niższy rodzic znajdzie tutaj wysokość odpowiednią dla siebie. Za to składanie, najpierw tutaj trzeba takie dwa guziczki nacisnąć po obydwu stronach, białe, i potem takie klipsiki, dzyndzelki w dół. Można złożyć z siedziskiem ustawionym w stronę drogi. Hop! I po prostu chwytamy i wkładamy do samochodu. Tak wygląda. Ale można też siedzisko odpiąć i złożyć bez siedziska, szczególnie jeżeli jest to siedzisko w stronę rodzica.
albo gondola. Pokazuję Wam oczywiście teraz wersję spacerową, ale na tym samym stelażu można zamontować gondolę i w wózku właśnie Jules jest to proste, bo mamy tutaj o, takie rzepiki, suwak, to siedzisko jest przymocowane jakby do tego właśnie tej ramy i teraz tylko trzeba odsunąć suwaczek z tą naszą tapicerką i zamontować drugą i dookoła. Hop. Widzicie, już się ładnie odpina i zaraz Wam pokażę z gondolką. I teraz tym samym suwakiem przypina się gondolę. Tutaj, gdzie był podnóżek, jego też się demontuje. I hopa, wpina się tutaj tą naszą gondolkę, żeby ładnie wskoczyła i dopasowała się do ramy i nigdzie nic tu nie odstawało. Hop. I jeszcze... Klik, klik. Jeszcze mamy nasze takie wsporniki, które sprawiają, że gondola będzie usztywniona i da się ją potem wypiąć z wózka i postawić na ziemi. To tak, musimy zajrzeć pod materac i przymocować haczyki. Tutaj, w tej jakby, jak powiedzieć, no w tej gondoli, którą się montuje na stelażu, są takie dzióbki, a tutaj są takie ramionka do dzióbków. Więc zahaczamy z jednej i z drugiej strony i teraz tylko kładziemy materacy. Ok, jak już jest usztywnione, hopa, kładziemy materac i dokładnie to samo robimy z tyłu. Wstawię taka osłonka i suwak jest podwójny, dlatego jak tutaj się przypnie dookoła, dobra, zaraz dofnę, to można też potem ładnie sobie odpiąć, na przykład tylko częściowo odsłonić malucha. Dobra, dokończę, żeby mój wirtualny maluch tutaj mi nie martw. Tutaj tak samo można wpiąć pałąk, to dla takich troszkę mniejszych, większych bobasków, tam można jakieś zabaweczki powiesić, czy też potem pustą gondolę przenieść. No i zobaczcie, budka, szczególnie z tym daszkiem przedłużającym, jest naprawdę spora. W ogóle cała gondola jest naprawdę długa. No i co, w drogę! Hamulec. I jedziemy. Dajcie znać, słuchajcie, jak Wam się podoba ten wózek, jakie sprawił na Was wrażenie. Czekam na Wasze komentarze. Pa!